Siemka ludzie, z tej strony pomidorowy.pl i witajcie już w czwartym odcinku Zagrajmy w Spyro 3 Year of the Dragon na PlayStation 1. W poprzednim odcinku, czyli w odcinku numer 3, pokonaliśmy nie jeden, a dwa poziomy. Poziomy te zwały się Chmurzyste Wieże oraz Stopiony Krater. W Chmurzystych Wieżach spotkaliśmy się z poziomem, gdzie byliśmy po prostu w niebie. I co się okazało? Okazało się to, że Rajnoki potrafią przybrać formę upadłych aniołów, czyli byli diabłami, którzy władali i piorunem, i potrafiły za pomocą swoich skrzydeł cię zdmuchnąć na sam dół, na twoją własną śmierć. A w Molten Crater, czyli w Stopionym Kraterze, dowiedzieliśmy się tego, że można wykonać jeden sequence break, który tak naprawdę pozwoli ci stuprocentować ten poziom. Ja go oczywiście przedstawiłem i myślę, że jeżeli komuś zależy na szybszym stuprocentowaniu Molten Crater, to ten glitch wykorzysta. Tymczasem znajdujemy się w poziomie pod nazwą Mushroom Speedway, albo w polskim tłumaczeniu oznacza tor grzybowy. I jak zauważyliście, niedawno mieliśmy dialog ze Sparksem, co jest wielką, ale to wielką zmianą, ponieważ jak pamiętacie, Sparks w ogóle nie przemawiał do nas. Co prawda, on wydaje z siebie odgłosy typowe dla ważki, ale, przynajmniej jest tekst i będziemy wiedzieli mniej więcej, o co chodzi. Więc o co chodzi w tych speedwayach? Te speedwaye się troszeczkę różnią od speedwayów ze Spyro 1 i 2. A mianowicie, dlaczego pewnie powiecie? Ponieważ będziemy musieli, jak widzicie, wykonać trzy zadania. To nie będzie tak, że tylko dwa jak w Spyro 2, albo jedno jak w Spyro 1, gdzie trzeba było mniej więcej zrobić takie coś, co teraz widzicie, czyli wykonać poniższe zadania, że na przykład załóżmy za zniszczenie kolejki, pamiętacie, dostawaliśmy czas do przodu. Tutaj tak nie ma. Tutaj tak od razu mówię, na samym starcie nie ma. Tu jest troszeczkę inna zmiana, ponieważ jak zauważyliście, musimy wykonać trzy poniższe zadania. Pierwsze z nich to oczywiście jest to, które aktualnie robię, czyli zebrać wszystko, czyli zebrać całe te 400 gemów z poniższych itemów, bądź też i pokonać pająka, który zwisał w jaskini, czy też motyle, które sobie od tak latały. Oczywiście, żeby do smaczku dodało jeszcze te kwiatki białe, które zauważyliście przed chwilą, które się gibią na lewo i prawo. I dzięki temu, że zaliczyliśmy jedno z tych zadań, otrzymaliśmy jajko z Saminą. I w tym momencie wykonamy drugie zadanie w całym tym speedwayu, czyli wyścig. Na czym ten wyścig polega, to po prostu przejść przez te wszystkie trzy okrążenia i bądź pierwszy. Ułatwieniem w tym wyścigu będą oczywiście te gwiazdki. Te gwiazdki służą jako boost, czyli jak widzicie, wlecę w nie i od razu jestem o wiele szybszy niż powinienem być. Co ułatwi mi bardzo zaliczenie tego wyścigu. Ale dobra, myślę, że tak się rozgadałem na temat tego poziomu i co się działo w poprzednim odcinku, że nie powiedziałem wam powiedziałem polskie tłumaczenie. Przepraszam najmocniej za mój błąd, ale dla tych, co nie usłyszeli, mogę jeszcze raz powtórzyć. Tak więc, Mushroom Speedway, tor grzybowy. Ale nie zapomniałem wam powiedzieć o tym, że ten poziom ma jakiekolwiek ciekawostki. Tak więc, jeżeli nie wiedzieliście, to już wam mówię, że ciekawostki w tym poziomie jak najbardziej są. Więc nie wiem, czy wiedzieliście, ale w wersji palowej, palowo-platynowej oraz pierwszej kondycji NTSC muzyka w tym speedwayu zostaje zamieniona z muzyką ze speedwaya pod nazwą Harbor City, Speedway. Czemu chciałem powiedzieć City? Nie mam pojęcia. Ale mogę wam powiedzieć, że jest to bardzo, ale to bardzo rzeczywiste i to jest największa prawda, jaka może być. Ponieważ, już tutaj wam mówię czemu. W wersji NTSC pierwszej kondycji palowej i palowo-platynowej leci muzyka z Harbor City, z Harbor Speedway. Jezus Maria, znowu to City się wbiło. Ja nie wiem, co ja mam z tym City. Muzyka we wszystkich speedwayach leci właśnie z poziomu Harbor Speedway, jeżeli chodzi o wersję nie Greatest Hits. Jak widzicie, teraz robimy Greatest Hits, w sensie nagrywam z wersji Greatest Hits i grałem z wersji Greatest Hits. I Greatest Hits pozwala na to, że masz kompletny soundtrack we wszystkich poziomach, więc nie będzie akcji, że jakiś soundtrack ci się powtórzy. Bo inne wersje, nie wiedzieć czemu, miały powtórzony soundtrack praktycznie we większości poziomów.
Przechodząc ten wyścig, uratowaliśmy Johna. Więc, nie wiem czy wiecie, ale poziom ma takie samo tło jak Ocean Speedway ze Spyro 2. I zapewne powiecie, hej Pomidor, dlaczego nie wcisnąłeś trzeciej opcji, czyli wyjść ze Speedwaya? Ponieważ musimy teraz znaleźć Huntera. Jak pamiętacie, wszystko się rozgrywa ze Spyro 2. I proszę bardzo, Hunter został znaleziony. Muszę przyznać, że jednak Hunter ma lepsze lokacje, jeżeli chodzi o Spyro 3, czyli łatwiej go znaleźć. Na czym ten challenge polega, to po prostu używaj kółko bodajże, to było jako speed, a kwadrat i X możesz rapid fire'ować tymi pociskami. I musisz zestrzelić 7 UFO. Kiedy UFO strzeli w ciebie, Hunter wtedy wyda z siebie niezły krzyk. I to jest kolejna ciekawostka. I praktycznie to już jest ostatnia ciekawostka, jeżeli chodzi o Mushroom Speedway. Tak więc mam nadzieję, że ciekawie to się słuchało wam. Generalnie rzecz biorąc, kiedy ja to nagrywałem, to z moich głośników wydawał się niezły bas, ponieważ miałem to dosyć podgłośnione. Pokonując 7 UFO, otrzymaliśmy Tatera. Jajeczko z Taterem. I Sparks będzie się teraz nas pytał, czy chcemy kolejny challenge, ale my oczywiście odpowiedzieliśmy, że musimy stąd wyjść. I mam do was takie jedno stwierdzenie, ponieważ zapewne nie wiedzieliście o tym, ale już wam mogę o tym powiedzieć teraz, tu i teraz. Nie wiem czy wiecie, ale w wersji pierwszej kondycji NTSC, palowej i palowo-platynowej z tego co słyszałem, jest możliwość taka, że kiedy wyjdziesz ze Speedwaya, nie zdobywając już ostatniego jajka, czyli załóżmy nie znalazłeś Huntera, bądź też nie zrobiłeś challenge'a z... wiecie... no tego challenge'a, gdzie trzeba było poszczególne rzeczy zrobić, czyli że załóżmy za te kwiatki białe dostawałeś dżema, za pająki dostawałeś dżema i za motyle. O, na przykład ten challenge, ten pierwszy co robiłem. To wiecie, że jest możliwość, że Sparks może wam nie dać smoczego jaja. Więc radziłbym, jeżeli chodzi o podjęcie się Speedwaya, radziłbym robić je wszystkie, ponieważ jest możliwość taka, że Sparks może ci nie dać jajka. Co może się okazać, że w tym momencie zbreakowałeś grę, czyli nie zdobędziesz tego jajka, czyli w skrócie nie zdobędziesz 117%, nie dostaniesz prawdziwego endingu, czyli w skrócie takim dowiesz się praktycznie niczego. Dosłownie dowiesz się niczego. No ale cóż. Robimy teraz inny poziom, bo jak zauważyliście, wychodząc z Mushroom Speedway, przechodziliśmy obok poziomu Sea Shell Shore. To jest poziom, który aktualnie robimy. W polskim tłumaczeniu oznacza muszlowe wybrzeże. Ale jak wychodziliśmy z Mushroom Speedway, przed portalem stał ten ziomek, ta foka, kurde, która mówiła do ciebie, że jest z ciebie bardzo zadowolona, ponieważ masz już wystarczającą ilość smoczych jaj. Mogę powiedzieć, że do tego poziomu mogłeś zdobyć 14 smoczych jaj i generalnie rzecz biorąc mógłbyś już dawno robić ten poziom. Ja mógłbym już robić ten poziom jako trzeci. Co mnie podkusiło, by robić ten poziom jako ostatni, jest sam fakt, że poziom jest dosyć nudny. Nie jest on moim zdaniem... nie ma nic wartościowego w tym poziomie nie ma. Tutaj Zoundam podpowiedziała o tym, że selectem możemy przejść szybciej do opcji, nie musimy przyciskać start. Co chcę jeszcze wspomnieć o tym, że tak naprawdę ten poziom jest lekkim odwzorowaniem Aquaria Towers ze Spyro 2, tylko moim zdaniem Aquaria Towers było o wiele lepsze niż ten poziom. Pod wodą było jajko i to jajko zawierało w sobie smocha o imieniu Jason. Jason Voorhees, piątek 13. Wiem, za dużo nawiązań do piątku 13. Wrogami w tym poziomie będą Rhinoki, które będą super, uber, mega posługiwali się bazuką, albo łup-bazuką z Crash'a Trójki. Rhinoki, które będą na nas rzucać beczki. Uwaga, ponieważ kontakt z tą beczką właśnie może zagwarantować ci wybuch, co może się źle odbić na zdrowiu Spyro. Tym bardziej, że możemy stracić Sparksa. No dobra, może nie stracić, ale Sparks zmieni kolor na niebieski, a wtedy to wiadomo, co się może stać. Wtedy zostanie nam tylko 2 damage do, że tak powiem, końca. No jak widzicie teraz, zostały mi 2 damage i po tych 2 damage'ach mogę w każdym momencie zginąć. Tak więc lepiej uważać.
Quenya Tower ze Spyro 2 był o wiele zabawniejszy, przynajmniej ja mam ochotę wrócić do tego poziomu, a patrząc na gameplay, ja bym nie miał ochoty wrócić do Seashell Shore, muszę przyznać. Zawiodłem się na tym poziomie bardzo mocno. Mała podpowiedź, jak widzicie za mną są drzewy, tam były, jak był ten taki stopień, gdzie Rajnok rzucał tymi beczkami, to mogę wam powiedzieć z ręką na sercu, że pod koniec tego poziomu ja będę błądził, żeby szukać te kurde dżemy, więc będzie bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo ciekawie. Więc normalnie to będzie szok. Dla mnie to był szok, kiedy ja sobie to odtworzyłem i zobaczyłem potem: hej, ja byłem bardzo blisko tych dżemów, to dlaczego ja ich szukałem z pół godziny? Bo tak mniej więcej było. Pasywnymi zwierzątkami w tym poziomie będą kurczaki z... Mi to strasznie przypomina ten hełm, wiecie, te hełmy kosmitów, co oni, znaczy astronautów, co kurde mają się zamiar wybrać do kosmosu, dzięki czemu mają tam zbiornik z tlenem bodajże, coś takiego, mi się to z tym bardzo kojarzy. Ale oczywiście, jako że poziom moim zdaniem ma miano jednym z gorszych poziomów, to oczywiście musi być jeszcze gorszy challenge Shini. No dobra. Może już nie jest aż taki gorszy, ponieważ kiedyś pamiętam, że ja naprawdę nie wiedziałem, jak przejść ten challenge. Kiedyś. Jakiś czas temu, kiedy robiłem oczywiście live streamy ze Spyro 3, to ja nie wiedziałem, jak ten challenge przejść. Dosłownie ja się główkowałem, co trzeba zrobić, a tak naprawdę okazuje się, że on jest banalnie prosty. Tak więc nie rozumiem, po co bym miał teraz hejtować. I jak widzicie, radzę wam tutaj przejść zawsze, ponieważ to jajko, czyli Jareda, można bardzo łatwo ominąć. Przekonałem się kiedyś na własnej skórze, gdzie ja kurde z półtorej godziny szukałem jednego jajka, a okazuje się, że to Jared tutaj się chował. Aj, Jared, ty nie wdzięczniku jeden. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o Seashell Shore, to koncept tego poziomu jest bardzo ładny. Nawet, że on strasznie przypomina Aquaria Towers, chociaż Aquaria Towers miał więc był jeszcze lepszy. Ale nie będziemy gadali o Aquaria Towers, ponieważ już się dosyć wypowiedziałem na ten temat. Czas na ciekawostki odnośnie Seashell Shore. Albo może zanim opowiem o ciekawostkach, na czym ten challenge polega, to jak widzicie musimy atakować te obudowania zamku, ponieważ na tych obudowaniach siedzą Rajnoki z łopatą. Kiedy zbliżysz się do nich, to oni potrafią cię zdzielić z tej łopaty, a wtedy masz zagwarantowane, że czas możesz stracić mega. Ponieważ do tego czasu musimy ogarnąć tą całą blokadę tego zamku. Jeżeli tego nie ogarniemy w tym czasie, to, że tak powiem, Rajnoki przyjdą i nasi koledzy będą mieli przesrane mega, ponieważ oni podejdą i TNT wybuchnie. Dlatego mi się udało już w sumie teraz. Dzięki czemu nasi koledzy wbili sobie do tego zamku. Tam param param papam, pam param papapam. Wychodzą. I za chwilę zamek dozna eksplozji. W sumie już. Wysadzając zamek, otrzymamy od gostka jajko o imieniu Molly. Smoka o imieniu Molly, który jest w jajku. I oczywiście zostało nam troszeczkę dżemów, tak więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale dobra, myślę, że czas ogarnąć ciekawostki na temat muszlowych wybrzeż. W wersji palowej, palowo-platynowej oraz w pierwszej wydanej kondycji NTSC muzyka z tego poziomu leci w strefie Crystal Island. W Greatest Hits natomiast Crystal Island ma własną oryginalną muzykę, która jest nawet spoko, muszę przyznać. Tło tego poziomu strasznie mi przypomina tło z poziomu Sunny Beach ze Spyro 2 Wrota do Glimmer, bądź też i Riptos Rage. Chciałem powiedzieć przez chwilę Rage Ripto, ale no, bez skitu. To by było głupie. Nie wiem, czy widzieliście, ale aktorka głosowa Bianki też ma swoją rolę jako Pamela Hayden z Simpsonów oraz jest voice aktorem tego chochlika z poziomu chmurzyste wieże. Tego wiecie, tego... To były Weather Imps, oni się tak nazywają, Weather Imps. I to są akurat... ona jest voice aktorką wszystkich Weather Impsów, jakie są w poziomie chmurzyste wieże. Taka ciekawostka.
Więc w tym poziomie jest pewien glitch, który jest bardzo chamski, bowiem kiedy uratujemy Stanleya z macek ośmiornicy, to może się wydarzyć takie coś, ponieważ kiedy zadamy ostateczny damage, w tym sensie, że wiecie, ona mi zada, ja jej, to może się aktywować cutscenka. I to spowoduje taki glitch, że nie będziesz mógł wejść do opcji. Czyli może się okazać, że ekran tobie się zamroził. Co jest naprawdę mega bardzo głupie, bo mimo, że się nie zdarzyło, ale widziałem, że jednemu gostkowi się chyba udało to na YouTubie zrobić. No dobra, nie udało, ale całkiem przypadkowo. W tym poziomie jest bardzo łatwy skill point, bowiem żeby zdobyć tego skill pointa, musisz zaatakować kurczaka, ale nie wiem w jakim sensie, w sensie zaatakować tego kurczaka pasywnego oczywiście, nie? Nie wiem, czy w takim sensie, że mam z całym speedem na niego wpłynąć, czy po prostu tak, od tak sobie go się z nim zderzyć i wtedy dostaniemy skill pointa. I tutaj jak widzicie edit, ponieważ ten challenge jest bardzo trudny. Na czym on polega, to musisz się dostać do końca poziomu, ale są tutaj rajnoki i kiedy ominiesz rajnoka, wtedy musisz zaczynać od zera, ponieważ wszystkie rajnoki muszą być z tego poziomu, że tak powiem, unicestwione. Plus kiedy wlecisz w bombę, to od razu też anuluje twój challenge, czyli musisz go powtarzać. Ja z ręką na sercu wam się przyznam, że ten challenge powtarzałem z 10 razy, jak nie więcej. Przechodząc ten wyścig, albo ten poziom, uratowaliśmy Duke'a, albo Duke Nema. Oczywiście, wiadomo, że Duke. Za dużo nawiązań do innych gier, bądź też i filmów czy coś. Tak więc możemy kontynuować z poziomem. I jeszcze tutaj właśnie ośmiornicy są standardowymi wrogami z tego poziomu. Muszę przyznać, że no cóż. Jeszcze, a bo pewnie teraz dostanę hejta za to, albo i po prostu taki komentarz cytujący mnie. Pomidor, ty nie umiesz liczyć, ponieważ powiedziałeś, że zrobisz nie jeden, nie dwa, a cztery poziomy. To prawda. Ale jak zauważyliście, tam w opcjach był tylko Seashell Shore. Więc pewnie powiecie, skąd ty wytrzasnąłeś te cztery poziomy? Pamiętajcie, że jeden z nich to był Speedway. Drugi z nich to będzie ten poziom, czyli Seashell Shore. Albo Muszlowe Wybrzeże. I Boss. To jest trzeci poziom, bo ja bossa liczę też jako poziom. I jeszcze pamiętajcie, że jest poziom Sparksa, który będziemy w tym odcinku robić, ponieważ nie powiedziałem wam tego, ale w tym odcinku kończymy calusienki pierwszy świat. I proszę bardzo, otrzymałem skill pointa, dzięki czemu mam 17 życie. Pamiętajcie też o tym, że tutaj jest ten wielki otwór, gdzie możecie dostać się do tego oto miejsca. I tutaj macie trochę dżemów, tak więc pamiętajcie, że jeżeli byście nie byli tutaj, a brakowałoby wam bardzo dużo dżemów, to wiecie, że tutaj już macie możliwość zdobycia tych dżemów. W tym poziomie będziemy mieli walkę z minibossem. O tak! Ten miniboss będzie za chwilę, prawdę mówiąc. Więc na czym polega teraz to? Jak widzicie, jesteśmy w takiej przerobionej nieco motorówce. I żeby oddać strzał z rakiety, musicie przyciskać kwadrat i kółko. Speeda dajecie X. W sensie X dajecie speeda. I to jest nasz mini boss, mechaniczny rekin, w którym tak naprawdę siedzi w środku Rhinok. Rhinok ten będzie nas atakował rakietami. Jeżeli chodzi o nasze rakiety, gdzie możemy znaleźć zbiornik z tymi rakietami, to są te kwadratowe skrzyneczki. No w sensie wiecie, te drewniane skrzyneczki chciałem powiedzieć, a nie kwadratowe, bo wiadomo, że to są. I widzicie, ten Rhinok się czasem wydłuża z tego rekina, ale co jest mega chamskiego w tej walce, to to, że on może w każdej chwili wyleźć z tej łodzi i sobie ją naprawiać kluczem francuskim 9 bodajże. I kiedy on będzie sobie naprawiał tą łódź, to wtedy, że tak powiem, pasek tego bossa będzie się zwiększał, ponieważ on wtedy naprawi, co szczerze, zniweluje ten pasek, który widzicie teraz, dzięki czemu on sobie będzie mógł dodać życie. Jak właśnie w tym momencie będzie. Proszę bardzo, jak widzicie, trochę życia sobie podładował. Ale nie na długo, ponieważ ja szybko się z nim rozprawiłem. Chociaż z tego co wiem, za chwilę będzie pauza, ponieważ będzie troszeczkę lag na nagraniu. I to już wam powiem czemu, ponieważ kończyło mi się miejsce wtedy na dysku, dlatego miałem taki trochę mindfuck, o właśnie w tym miejscu.
tego co wiem, chyba będzie jeszcze jedna pauza. O właśnie. Bo tak mam czasami, że kiedy chwilę po oczyszczeniu miejsca na dysku raz mi się lagnie coś w nagraniu i potem wiecie. I potem trzeba jeszcze raz, ale to nie sprawiło mi żadnego problemu jakby co. I proszę bardzo, mechaniczny rekin został pokonany. A my za ten czas otrzymaliśmy jajko Jackie Chan. Więc mamy wszystkie jajka z tego poziomu, 6 na 6. Szczerze, te smocze jajka mi się wydawało kiedyś, że to będzie ciężko w ogóle zdobyć, że będzie prawie że niemożliwe, że będzie z tym tyle zabawy normalnie, że będę płakał robiąc te poziomy, ale okazuje się, że to w miarę łatwe jest. Są oczywiście poziomy, gdzie jajka ciężko się zdobyć, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale większość z nich jest nawet łatwa. Poziomy w ostatnim świecie muszę przyznać, że są mega łatwe, ale nie będę się wypowiadał na temat ostatniego świata, ponieważ jeszcze nie jesteśmy w ostatnim świecie. Dzisiaj dopiero będziemy kończyli świat pierwszy. I kto wie, może się w końcu zabierzemy za świat drugi. Na pewno się zabierzemy. Spokojnie. I tak, pamiętajcie też o tym, że pod areną, gdzie walczyliśmy z mechanicznym rekinem, są też tutaj ukryte klejnoty. Ponieważ to jest bardzo łatwe do zmylenia, bo czasami może być taka akcja, że ktoś sobie pomyśli: hej, ale zaraz, przecież to była arena, więc w teoretyce nie powinienem się tam dostać i pewnie jest tam blokada. A tu proszę, omijasz wtedy dzięki czemu 20 dżemów. W teoretyce brakuje mi już tak 30 dżemów, jeżeli chodzi o... No tak na oko sobie powiedziałem 30 dżemów, bo było mi o wiele łatwiej. No. I tutaj jest edyt, ponieważ spędziłem pół godziny na szukaniu dżemów, a okazuje się, że część z nich była właśnie w tym miejscu. O, właśnie tutaj. Więc ale ze mnie gapa, jeżeli chodzi o to. Ale druga część natomiast była przy tych rajnokach, co rzucali we mnie. Oczywiście ja troszeczkę przy tym siedziałem. W sensie szukałem trochę tych dżemów i dopiero potem się zdałem sobie z tego sprawę, że przecież tutaj są rajnoki. O, proszę bardzo, właśnie w tym miejscu. Ja nie wiem, czemu chciałem się popisać w taki sposób, że chciałem centralnie tą beczkę, którą odrzuca, wymierzyć prosto w niego, dlatego tak próbowałem i przy tym traciłem Sparksa. Potem sobie postanowiłem, nie, koniec z tym. Czas grać normalnie. I proszę bardzo, pokonując ostatniego Rajnoka, mamy total 400 na 400 dżemów. Poziom mamy zaliczony w 100%, więc nie musimy do niego nigdy już wracać. Dzięki czemu nasz total dżemów jest 2000, a w samej grze mamy do zdobycia 20 tysięcy dżemów. I teraz ten ziomek się pojawił oczywiście przed tym poziomem, gdzie jak widzicie jeszcze jesteśmy w miejscu, gdzie jest balon. I oczywiście wszyscy gospodarze danych poziomów się pojawili też. I oni przygotowali dla nas balon, dzięki któremu dostaniemy się do naszego bossa. Wiem, że tam na początku pisał Midnight Garden, ale to jest właśnie... Nie bądźcie tym zmyleni, ponieważ właśnie musicie się dostać do Midnight Garden, ale... Balon was nie zabierze dokładnie do Midnight Garden, tylko po prostu do miejsca walki z bossem. Więc tutaj teraz jest cutscenka, jak widzieliście niedawno był napis Bianca Strikes Back. Ale tak naprawdę... O co z tym chodzi, to to, że będzie mniej więcej dialog pomiędzy Riptokową a... No po prostu czarodziejką, a Bianką, gdzie ona będzie jej kazała rzucić czar na jakieś pasywne zwierzątko, by to zamieniło się w bossa dla naszego bohaterskiego smoka, który chce za wszelką cenę uratować wszystkich swoich młodych potomków, młodych braci i co tylko. I przez chwilę zabrzmiałem jak jakiś kurde głąb, ale... Tamten ziomek, który ten pingwin, to wiadomo, że to był Sergeant Bern, ale... Sergeant Bernem będziemy się dopiero interesować od następnego odcinka. I proszę bardzo. Bianka zamieniła słodkiego króliczka w wielkiego, obrzydliwego potwora. Którym jest... Teraz jak on się nazywał? Buzz, a Buzz to był. No, przypomniał mi się. I kolejna zmiana, jeżeli chodzi o bossów w Spyro,
3. Jezu, czemu chciałem powiedzieć Spyro 2? Dlaczego? Dlaczego? Otóż już wam powiem, jaka to jest zmiana. Przeważnie było tak, że to ty się dostawałeś, albo w przypadku Spyro 2 spadałeś na sam dół i sam toczyłeś walkę z bossem. Tutaj jest takie coś, że przyjaciele z... jeden przyjaciel z jakiegoś poziomu będzie ci podpowiadał mniej więcej o co chodzi z walką z bossem, czyli będzie między innymi tobie pomagał. Jak widzicie, ponieważ przyjacielem w pierwszym świecie, jakiego uratowaliśmy, była Sheila, to Sheila nam będzie mniej więcej pomagała z tym bossem. Na czym boss polega, to jak widzicie, musimy go atakować szarżą, czyli w skrócie w niego wbiec. I on będzie mieć takie 2-3 typy. Jak widzicie, teraz ma ognistą otoczkę. Wcześniej jej nie miał, ale spokojnie, on tą ognistą otoczką jeszcze nie będzie atakował. Dopiero od połowy swojego paska zacznie nas atakować tą ognistą otoczką, czyli w skrócie będzie w naszą stronę pluł, co nas nieźle może nam zadać damage. I on właśnie teraz będzie się bawił, albo będzie parodiował Sonica the Hedgehog, bo będzie próbował nas spindaszować, ale jemu się to nie uda, ponieważ... no niestety Sonikiem ty nigdy baz nie będziesz i nigdy nie będziesz. No, wiem, że się powtórzyłem, cholera. Nigdy nie będziesz ani Shadowem, ani Sonikiem, ani nikim innym. Po prostu jesteś brzydki i tyle. No i proszę bardzo. Jeszcze to nie koniec bossa, bo jeszcze mu przynajmniej 2 damage trzeba zadać, czyli go jeszcze 2 razy trzeba skrzywdzić, żeby dopiero, że tak powiem, się wszystko zaliczyło. I muszę przyznać, że tło tej walki z bossem jest bardzo ciekawe. Oj, proszę, to jest jego trzeci atak już. Tło tego poziomu jest bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię połączenie takiej lawy, jakiś tutaj... tutaj widzę, jakaś wieża jest w wulkanie wbita. Szkoda, że nie ma żadnego takiego opartego poziomu w żadnej trylogii Spyro, że nie ma nigdzie poziomu z lawą czy coś. Bo to moim zdaniem by się świetnie przyjęło. Też w poprzednim razem, albo to było w odcinku drugim, bo opowiadałem wam o... atakach hakerskich na grę, właśnie tą oto grę, gdzie Zoe się pojawiała w miejscu, gdzie się nie powinna pojawić. I proszę bardzo, Buzz utopił się w lawie, a my uratowaliśmy Graysona. Dzięki czemu możemy balonem dostać się do Midday Garden. Ale my się do Midday Garden nie dostaniemy, ponieważ ja tu wyciąłem dojście do Midday Garden, ponieważ w tym oto momencie będziemy szli z powrotem do Sunrise Spring Home, by zaliczyć poziom w Parksa. I ja wiem, co możecie powiedzieć. Hej, Pomidor, ale to jest mega głupie, ponieważ mogłeś już to zrobić przed walką z bossem. Nie mogłem, ponieważ jak widzicie, Zoe się wtedy tam nie pojawiła. Nie pojawiła się w miejscu, gdzie jest znak Sparksa. Dopiero ona się pojawi tylko wtedy, kiedy stoczysz walkę z danym bossem. I to jest w każdym świecie. To nie ma tak, że o, w Sunrise Spring Home tak zrobiła, to w innych światach tak nie zrobi. Nie, ona zrobi to w każdym świecie, jaki jest. Czyli załóżmy, jak jesteś w świecie ostatnim, to dopiero po skończeniu walki z ostatnim bossem, po napisach końcowych z powrotem teleportujesz się do ostatniego świata, gdzie możesz to zrobić poziom Sparksa. To jest mega głupie, no ale no cóż, trzeba to przeżyć. Więc na czym będą polegały poziomy Sparksa, to właśnie będą polegały na takiej kamerze, która jest z lotu ptaka, która się w sumie patrzy tak na ciebie. No i... no będą polegały na tym, że musisz, no, atakować w sumie, nic więcej takiego, po prostu musisz zdobyć wszystkie gemy z poziomu, stoczyć walkę z bossem Sparksa. Szczerze, bossowie Sparksa są w ogóle nieoryginalni. No i zbierać power-upy. Na przykład power-up z zielonym motylem pozwala nam, że kiedy wciśniecie X, to możecie wytworzyć taką falę w te homary. Mówiąc na temat polskiej translacji tego poziomu, polska translacja tego poziomu brzmi... bo sam poziom nazywa się Crowded Farm, a w polskim tłumaczeniu oznacza on farmę homarów. I jak widzicie, teraz mamy montaż. Montaż style. I ja postanowiłem wszystkie poziomy Sparksa przyspieszyć, ponieważ one są, no nie są długie, ale łatwo się w nich zgubić, plus jakby to wam powiedzieć, ja w niektórych momentach szukałem gemu, a wydaje mi się, że przyspieszenie tych poziomów może, że tak powiem,
zaoszczędzić czas. Plus, ja i tak będę komentował te poziomy przy montażu, więc spokojnie, nie ma co się, nie ma co panikować. Czego nam Zoe nie wytłumaczyła w tutorialu, ponieważ tamten wcześniejszy, można by powiedzieć, taka sekcja tego poziomu to był tutorial, gdzie nam tłumaczyła co i jak. Oczywiście to tylko jest związane tylko i wyłącznie z tym poziomem i prawdę mówiąc, w późniejszych poziomach już będziemy mieli normalnie od sekcji, którą widzicie teraz. No może nie dokładnie ta sama, ale wiadomo o co chodzi. Że nie będziemy zaczynali z tutorialem. Ten power-up, który przed chwilą zdobyłem, jak widzicie, pozwolił mi na bezproblemowe pokonanie tych homarów. Bo miałem przy sobie tarczę, która praktycznie im nie zrobiła krzywdy w ogóle. No i tak. Crowded Farm ma jedynie jedną ciekawostkę z całego tego poziomu. Muzyka z tych poziomów jest grana w menu głównym i teraz tą muzykę z menu głównego słyszycie w sobie w montażu. I tutaj miałem swój pierwszy dead. Jak widzicie, ten guzik, który przed chwilą był naciśnięty, który był przed chwilą o kolorze czerwonym, kiedy go naciśniemy, to on niweluje tarczę, która jest obok tego kartonu, gdzie wychodzą z niego albo właśnie homary, albo kraby. No i tyle, no w sumie to niweluje, dzięki czemu możesz zdobyć dżem. I proszę państwa, oto nasza konfrontacja z pierwszym bossem Sparksa, który to jest homar. Nie ma on żadnej specjalnej nazwy, po prostu unika jego ataków, bo będzie na ciebie puszczał albo rakiety, albo będzie puszczał na ciebie jakieś takie pociski. Jak widzicie, już mu nie zostało dużo damage'a, on teraz puszcza ogień ze swojego pyska. Sorki za wyrażenie się. No i cóż, za chwilę boss zostanie pokonany. W sumie to już. Pokonując homara, otrzymaliśmy jajko z Norą. I teraz brakuje mi już tylko 5 dżemów do 100% całego tego poziomu, tak więc ich szukamy. A dobra, nie musiałem ich aż tak długo szukać, jak widzicie. I fioletowy motyl daje nam moc rakietek, w sensie, no, fajerwerków, które dosyć szybko niwelują wszystkich pozostałych wrogów, muszę przyznać. Ale no cóż, wróciliśmy z powrotem, mamy poziom zaliczony, hurra! Ale jest pewna zmiana, o której nie wiecie jeszcze, ale teraz się o niej dowiecie. Więc po przejściu każdego poziomu Sparksa będziemy otrzymywali jakiś upgrade do niego. Na przykład teraz zasięg Sparksa, jeżeli chodzi o szukanie klejnotów, się o wiele, wiele, wiele zwiększył. I on się będzie tak długo zwiększał, aż tak długo będziemy grali w tę grę, czyli do końca praktycznie. Ostatni poziom Sparksa jest po prostu genialny, jeżeli chodzi o to, bo musicie przetrzymać bodajże L2 i R2. I Sparks będzie potrafił ci znaleźć klejnoty albo dżemy po prostu w takiej lokacji, gdzie cię jeszcze nawet nie ma. Po prostu będzie miał taki daleki zasięg. Więc to jest dosyć bardzo przydatne. No i nasz progres chwilowy to 22% tej gry. No i niestety po raz już ostatni, no dobra, przedostatni będziemy zwiedzali Sunrise Spring Home. Ponieważ mogę już zaspoilerować, że w ostatnim odcinku będziemy wszystkie krainy, jakie przeszliśmy w tym całym let's playu, zwiedzać od A do Z. Może nie wszystkie poziomy, ale po prostu będziemy tak sobie biegać w te i we w te, jeżeli chodzi o wszystkie krainy, czyli Sunrise Spring Home, następna kraina, potem jeszcze Evening Lake albo Evening Lake. No i ostatni świat, który... Jak on się teraz nazywał? O cholera, nie pamiętam. Dowiemy się zresztą w tym let's play. I prawdę mówiąc, ja sobie tylko tutaj teraz biegałem w tej WFT, w sumie nie wiem z jakiego powodu, nie wiem co było tego powodem. Ale hej, wydaje mi się, że... bo przed chwilą przeskoczyłem nad daszkiem do poziomu Shili i wydaje mi się, że gdybym nie odblokował Shili, to mógłbym zrobić ten trik tak jak zrobiłem w Molten Crater, czyli mógłbym się dostać do sekcji Shili, nawet jeszcze jej nie odblokowując, albo kupując ją, bo przecież ten głupi Monibax wiezi wszystkie zwierzęta. Wszystkich przyjaciół Spyro, których Spyro jeszcze nie zna. No ale no cóż, na dzisiaj to będzie tyle. W sensie w tym odcinku. Tutaj był pomidor.pl. Mam nadzieję, że jest informatywny. Mam nadzieję, że ciekawie prowadzę let's play. Mam nadzieję, że on się wam podoba. No i cóż.
do zobaczenia do następnych odcinków. W następnym odcinku będziemy rozpoczynali Midday Garden i odblokujemy nowego przyjaciela pod imieniem albo kryptonimem Sergeant Baird. Do zobaczenia!